Witam wszystkich serdecznie. Kontynuujemy Quantum Break. Jesteśmy już na samym końcu, więc wypadałoby skończyć tą grę. Poza tym muszę oddać grę kumplowi. Tak więc zaczynamy. Albo jeszcze nie. Dobra. Okej, to kontynuujemy, no. Akt piąty, z tego co pamiętam, to akt piąty jest ostatnim. Więc zaczynamy działalność. Może uda nam się dzisiaj to skończyć grę. Ostatnio skończyliśmy w wieżowcu Monarchu, czyli tej korporacji, która generalnie odpowiada za cały ten bajzel z czasem i tak dalej. Loading, please wait. Zobaczymy, jak będzie wyglądać finał tej historii. Monarch Headquarter. Ogólnie pomimo braku polskiej lokalizacji tej gry, to jednak oceniam ją bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. Okej. A na dole jeszcze chyba nie sprawdziłem tego, co tam jest. Paul told me that he tried to change things. Failed. What he'd seen, it broke him. And I'd seen Beth go down the same path, but Paul, it consumed him. Czyli próbował zmian robić. Ej, zobaczymy. Seventeen years, he lived through twice. All of it mapped out, from memory. He knew the market trends before they occurred. He had the tools to make a fortune, and he did. Niezła akcja. Tutaj jeszcze coś jest. Paul was a powerful man, the leader of an empire, but behind the veil, he was a dying man. The signs were clear. Dr. Amaral was the one thing keeping Paul alive, but reading through their exchanges, there was something more than professional going on. That's not my place to comment on. Okay.
Oho. A, to ten. O, będzie ciężko. Seeing that face put it into perspective. They were all misled, manipulated to believing they were doing what was right, what was necessary. Liam Burke made his choice. Liam Burke was an unnecessary casualty, one of way too many. They'd stockpiled all the chronon particles from Ground Zero to keep the lifeboat running. Enough to hopefully until a proper solution was discovered. Okej, mam nadzieję, że można tutaj wrócić w razie czego. Cholera. The lifeboat revolved around the countermeasure. He knew Will would try to take it back, that's why he was killed. He knew I'd try to do the same eventually. Clearly, he was right. Chamber. Door's locked. That's way above my access level. But since my friend disabled security earlier, I should be able to do this. Listen, I don't really know what the plan is, but it's all up to you now. Good luck. Okay. It was like walking into a shrine. There'd been some kind of struggle in the chamber. I didn't know the details. Somebody cleaned it up. A man named Charlie Wincott. I believe he chose to take a stand. Unfortunately, it ended badly for him. Mm-hmm. Well, it seems to be that kind of work environment. Data Samurai.
jasne. Dziwnie to wygląda. Dobra, sprawdzę tutaj jeszcze. It took 11 years for Will to build the countermeasure. Beth died for it, and I knew it could fix the fracture. This fucking thing. Problem was, I didn't have a clue how to use it. No, the only person who did was dead. But Monarch had a way of getting to him before that ever happened. Super. The university time machine. We've got the core here. Monarch had built their own time machine above the CFR chamber. That's where I needed to go. You still believed you could go back and save your brother? Yes. Czyli znowu się pewnie cofniemy w czasie. Dobre, kurde. Jakie dźwięki. Of the time machine from the university, hooked it up to his own machine. It was part of his sick desire for control, but that gave me one last shot at fixing things. I could go back, maybe get to Will before Paul killed him. And if I could get the countermeasure in Will's hands, maybe I could still turn everything around. No dobra, to idziemy. What the fuck? Okej, tam mamy broń. I od razu wiadomo, że zaraz będziemy walczyć. To akurat takie przewidujące. Przewidywalne, że tak powiem. Core was set, the machine was prepped. I had to put the core door in place. Ale broń tutaj leży. O, tej nie mogę chyba użyć. Ktoś tutaj jest. A nie, to jakieś coś wybuchowego. Okay, this should do it. Deploying the corridor. Phase one underway. Please clear all personnel from the operator. Cholera. Mamy Houston.
A i to było efektowne. No, nie mam mocy. Kurde, dostałem. Ajajaj. Było dobre. Tam był jeszcze jeden skubaniec. Muszę uzupełnić amunicję. Czekajcie. Znowu snajper pieprzony. No kurde, w jaki sposób dostałem? No bez przesady, przecież byłem w ukryciu. O, to było dobre.
kończy energia. Ja pierdolę! Kurde, ile ich tu jest? Jeszcze ta łajza, której trzeba chyba ten generator rozpierdolić. Siemanko Deksowski. Nie, niestety nie ma. No to jest największy bolączka tej gry. Niestety nie ma polskiej wersji. Kurwo, zdechnij! Kurwa, jeszcze ten snajper zajebany. Kurwa, co ja mam tutaj zrobić? No, wiesz co, w tej grze właśnie dużo tekstu jest. Jakieś tam maile, wyjaśnienia tego. Kurwa, jakie mam ich przejść? Kurwa, no przecież ich jest dwóch na tak małym tym. Wszyscy napierdalają we mnie. Ha!
Nie, nie ma tu multiplayera, to jest taki czysty single. Tak, clear area of enemies, kurwa, jasne. O kurwa, jak? Super, kurwa. Co za misja, ja pierdykam. Kurwa, i znowu wszystko od początku, nie no. Of course. O, Dirt, dobra gierka.
mi się tu spieprzyło. Gra się chyba zwiesiło. Gra się spieprzyła, coś się zwiesiło. Jeszcze jeden chyba. Pierdalaj, kurwa! Kurwa, jeszcze nie! Kurwa! Zaraz wypierdolę tą grę, bo już mi to wkurwia, no. Kurwy syny, no jeszcze raz to wszystko kurwa zaczynać, no.
Kurwa mać, ile ich tu jest? Ja pierdol. Wybaczcie te przekleństwa, ale zaczyna mi irytować ta gra. Najważniejsze, że się tych pierdolonych snajperów kurwa pozbyć, no. Kurwa. Kurwa, powystrzelam. Siema Big Boss, nie wiem, 6 chyba odcinek. Super, znowu się gra kurwa zwiesiła. Nie mam FX. Hej Kasowiński. Kurwa, teraz krew, pot i łzy. Kurwa, nie mam pojęcia, jak ich tu rozpierdolić. Dobra, jeden zdech. Teraz się zaczynają kurwa schody. Będzie ich kurwa nabiegać tyle, że... Naprawdę.
tak przejebane, kurwa, tutaj jest token snajperów. To już kurwa, przed tymi to trzeba uciekać. Że uda mi się jakoś ich rozdzielić. Żeby zostało tylko tych dwóch, tak? I tam jeszcze jednego tego snajpera się jakoś pozbędę. Kurwa, jeszcze jakiś! Gdzie mi to kurwa skakał? Kurwa, jeszcze jeden! Nie no, kurde, no więcej ich to nie mogło być! Kurwa, ile jeszcze fabryka miała do kurwy nędzy? Pierdolę, ile tego tu jest. Kurwa nie! Zaraz mnie zajebią. A, przypomniało mi się. Chyba wiem. O pierdole, kurwa. Kompletnie nie mam pojęcia, kurwa, co tam...
Engage target! Kurwa, no nie mam pojęcia, co z nimi mam zrobić, kurwa, no. Oni mają te pierdolone, kurwa, generatory takie na plecach, które blokują moją energię, tylko ja nie wiem, czy mogę im to rozpierdolić. Mają za dużą siłę ognia, kurwa. Oni mieli jakieś tę blokadę, kurde, ten. Oni mieli właśnie możliwość, że jak jestem za blisko nich, to blokowali mi cały czas te moje umiejętności. Może dlatego. Nie, właśnie, widzisz. Yeah. Earliest I could go back to was the time that the core was first activated at the university. Not much time to rescue your brother. I didn't have a choice. You better be. Co jest? Co jest, Ewcia? Jeśli pytasz o grę, to jest Quantum Break. Muszę ją skończyć, bo muszę koledze oddać płytkę. Czekajcie chwilę. Dobra. Przenosimy się w czasie. Akt piąty, część druga. Co tam, Ewcie? Jak minął dzień?
Co? Aż tak źle minął dzień? Nie wiem, co oznacza ta czaszka, Efcio. No, to fajnie, to rozumiem, że pozytywnie dzień minął. Cieszę się. Yeah. That was the plan. HQ, we've got security footage of the Joyce brothers escaping through the server room on the lower level. Raider team 3, intercept immediately. Ready another extraction unit to remove the core. Team, ready the heavies in the underground parking. I'm not hearing any response from Raider Team 3. Nie, kropcia. Wydaje mi się, że Efcia wpadła chyba tylko tak z czystej kurtuazji, bo to nie jej tematy. A ja muszę tego Quantuma skończyć, bo chcę oddać kumplowi, tak jak mówiłem. Mały teren. No wpadłaś mi odwiedzić, zobaczyć jak tam na ten, o Boże, no, nie łap mnie za słówka. A czemu skończyłaś, kropcia? A co tak krótko? Wiedźmina też może skończyć, bo idzie krew i wino. I remember that Will and I were heading to the courtyard when the stutter hit. That's where I needed to cut him off. Nie no, nie miałem najmniejszego zamiaru, no w ogóle myślałem, że tam nie... Myślałem, że ani Efcia, ani ten, ani Efi nie będą chciały oglądać. W sumie to taka gra, którą ostatnio Efcia narzekała, że nie
nie interesuje ją ta gra. A ja po prostu chcę to skończyć i już wypchnąć tą grę, bo pożyczona jest. Gdyby nie to, to bym jeszcze raz przeszedł, bo tutaj są różne wybory, ale... Sobiński, dobry tekst. You never tried to stop Monarch from extracting the core. The fact that they stole it was the only reason I was able to return to the past. It's not a logic I wanted to mess around with. Kurwa, i tak mam mało czasu na skończenie Wiedźmina, kurde. Powiem ci, Benio, że jakąś taką quesadillę to z szynką i serem to bym zjadł. Żebym wszedł w jakieś gówniane miejsce? A, to tam trzeba iść. Gdzie przyjedziesz?
No, takie quesadilla z tego. Z El Popo bym zjadł. Pierdolę, jak to zrobić, kurwa. Właśnie widzę.
жива. Opel Kadett. Gdzieś chodzi ten kurwa klocek, trzeba go rozpieprzyć. Już zdechł. Proste, że tu kurwa łazi. Muszę go tym force pushem pierdolnąć. Co tam? Sprzedaliście już jakiś samochód? Kurwa, co? Tyle mnie tak napierdala. A więcej ich fabryka nie miała do kurwy nędzy. Chodźcie tu kurwa. Jednego działa, tak?
Otwórzmy go z drugiej strony. Czekajcie chwilę.